Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Nagrywam idąc na spacer z Huskim. Więc albo będę przerywać w strategicznych momentach i potem montować, albo usłyszycie różne dźwięki. Między innymi szeleszczące liście, ale tak szeleszczące miękko, ponieważ las, po którym idę, jest zasypany śniegiem. Husky szczęśliwy i właśnie o szczęściu, przynajmniej o chwili szczęścia chcę dzisiaj powiedzieć. Bo u zwierząt to szczęście, przynajmniej no ja to nazywam szczęściem, nie wiem jakby zwierzęta to nazwały, ale w mojej ocenie szczęście przychodzi bardzo prosto. Na przykład widzę je często na pysku koni. W momencie, kiedy naszykuję wiaderka z jabłkami, burakami i marchewką. Uwielbiają, czekają i są aż w takim podnieceniu. Widać, że czekają. W momencie, kiedy biorę wiaderko i zbliżam się, żeby wsypać zawartość do żłobu, to w tym momencie konie mają takie błogie oczy. Albo na przykład jak wiem, w którym miejscu podrapać mojego konia, każdego w innym. I właśnie tam potrzebuję podrapania i go delikatnie miziam. Wtedy ma inny wyraz oczu. Oczywiście konie najbardziej szczęśliwe są w momencie, kiedy są zdrowe i mogą się ruszać, jak baraszkują, bawią się z innymi końmi, jak biegną. I nie mówię o takim biegu, że się przestraszą, że muszą, tylko czują wiatr we włosach, czują potęgę swoich mięśni, po prostu biegną. A dzisiaj idę sobie po lesie właśnie z moim Huskim, który ma rozradowany pysk. Pysku psa też potrafi być mega rozradowany. I on właśnie jest taki szczęśliwy. Przed chwilą skakał przez położoną kłodę. Czy drzewo takie duże się zwaliło kiedyś? I wykorzystałam to do treningu. Skakał i był zachwycony, a na koniec jak dostał, już wiedział, że dostanie smaczka, to aż taki cały drżał z podniecenia. Więc dzisiaj uśmiecham się do Was, uśmiecham się do siebie, uśmiecham się do świata. Byłam już u koni. Idę teraz właśnie z haskaczem. Jest pusto w lesie. Z daleka słyszę kolejkę WKD. Z daleka słyszę też gdakanie, jakieś kurki. Swego czasu słyszałam jakieś szczeknięcie psa, ale zasadniczo to, co słychać, to właśnie po pierwsze to, jak ja idę, po drugie, jak mój pies wącha, szeleści i bezgłośnie się uśmiecha. Ale pytania rozwojowe. Jak często dajesz sobie chwilę na poczucie szczęścia, takiej radości po prostu? Złapanie tego momentu, ucieszenie się nim, docenienie go. Właściwie to wszystko na dzisiaj. Życzę Ci wiele szczęścia, a przede wszystkim łapania siebie i życia na tych szczęśliwych chwilach. Cześć!